Adamu. Przypominam, że słuchacie audycję Prosto z kadru, czyli program o komiksach dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego. A teraz będzie o czymś intrygującym, ponieważ wygląda to jak manga, ale mangą nie jest. Ale mangą nie jest. Słuchajcie, przyniosłem dla was nowość z wydawnictwa Okami. Mieliśmy już okazję omawiać kilka tytułów od tego wydawcy. Natomiast teraz coś zupełnie innego od formy zeszytowej, która u nich jakby tutaj dominuje, tak. Chodzi tutaj o tytuł Radiant od autora, tutaj podpowiadała, internety mi podpowiadały, jak się czyta nazwisko, od Tonego Vallonta. Jest to francuski autor, który postanowił stworzyć swoją mangę. I teraz może zostawię na trochę później albo na jakąś inną audycję moje rozważania na temat tego, jak się określa polska manga, francuska manga. Ale dlaczego tutaj zostało takie określenie użyte? Chodzi o to, że mamy właśnie w takiej formie tomikowej, jak zwykle najczęściej widzimy mangi, jest to w takiej formie wydane z obwolutą i czytamy od prawej do lewej, czyli tak jak właśnie japoński komiks. No i sama kreska autora jest też bardzo zbliżona do tej, którą widzimy w tytułach pochodzących z tych rejonów. I o co tutaj chodzi? O ściemę, autor tak, chce oszukać. Oszukać, tak. Nie, słuchajcie, na pewno wiecie, co to jest Dragon Ball, wiecie, co to jest Naruto. Osoba... A jak nie wiecie, to, tak, to są historie dla nastolatków, gdzie głównym tematem są potyczki z różnymi zdolnościami. Coś jak amerykańskie superhero, tylko bardziej w klimatach fantazy. Japońskich, takich korzeniach japońskich bardziej. Mhm. Chodzi o to, że autor zainspirowany właśnie takimi klimatami postanowił stworzyć swoją własną historię. No i tutaj inspiracje widać praktycznie od samego początku, bo no, mamy postać, która walczy, jest młoda, zadziorna. Główny bohater Seth, który wygląda, bardzo przypomina mocno taką fuzję Goku i Naruto, szczególnie, że też w samych walkach też ci wojownicy, ci bohaterowie, którzy tu występują, też muszą wykonać odpowiedni ruch dłońmi, żeby jakąś tam, wiecie, moc aktywować. To mi się właśnie od razu z Naruto skojarzyło. A mi z Wiedźminem. No tak, okej, okay, niech będzie. Ale myślę, że to chyba nie chodzi o Wiedźmina. Okej, okay, o co chodzi? Tytuł Radiant opowiada o głównym bohaterze, czyli właśnie tym Secie, który podróżuje wraz z swoją kompanką starszą od siebie panią, którego przy okazji też trenuje, opiekuje się nim, Almą. I mamy taki świat przedstawiony, gdzie istnieją tak zwane Nemesis. Oczywiście mamy taki setting, kolokwialnie mówiąc, gdzie mamy właśnie taki świat fantasy, gdzie mamy ludzi, różnego rodzaju stworzenia i tak dalej. No i mamy tutaj też tak zwane Nemesis, czyli to są takie stwory, które się nagle pojawiają, no i robią problemy mieszkańcom różnych właśnie tych krain. Seth chciałby bardzo z nimi walczyć, chciałby je powstrzymywać, ale nie jest jeszcze do końca odpowiednio wyszkolony do tego. Jest Alma, która się tym zajmuje, jest czarownicą, bo ogólnie czarownicy i czarownice się zajmują walką z właśnie z tymi Nemesis. Te Nemesis charakteryzują się też tym, że po samym dotknięciu bezpośrednim zabijają od razu, po jednym dotknięciu, za kilkoma wyjątkami, ale to może zostawię już dla czytelników, żeby odkryli sami. No są trochę przerąbani z tego, co mówisz z opisu. Tak, chociaż nie wyglądają aż tak strasznie, przynajmniej ten Nemesis, którego poznajemy w pierwszym tomie. No i właśnie pierwszy tom służy takiemu typowemu wprowadzeniu w świat. Przy okazji też w ogóle jestem zaskoczony, bo zwykle w pierwszych tomach mang czy to komiksów rzadko się poświęca więcej czasu na takie na spokojne spojrzenie na bohaterów, szczególnie tych głównych. A tutaj właśnie przez dłuższy czas w pewnym momencie się nic nie dzieje, tylko właśnie widzimy interakcję między młodym Sethem i właśnie Almą. Myślę, że to jest to, że manga wydawana jest w rozdziałach, w magazynach. Jeśli nie przekona od początku czytelników, to nie będzie się ukazywać dalej, więc tak, być może oni muszą z grubej rury uderzyć,
żeby jakby sprzedać ten tytuł. Być może rzeczywiście ten tryb wydawniczy inny pozwolił autorowi troszeczkę inaczej jakby narrację i przebieg wydarzeń ułożyć. Natomiast tak, no już nie wkraczając na teren spoilerów i szczegółów, które mogłyby wam zepsuć zabawę, ogólnie czuć bardzo mocno tą inspirację właśnie tym Naruto Dragon Ballem. I przez to też, szczerze mówiąc, przynajmniej dla mnie było tak, że póki co autor no zbyt dużo od siebie nie zaoferował. Te inspiracje są tak bardzo widoczne, mimo że wygląda to troszeczkę inaczej, że no mamy wrażenie, jakbyśmy po prostu widzieli to samo, tylko ubrane w troszeczkę inne otoczenie, jeśli mógłbym tak to nazwać. Są tutaj podwaliny pod inne wątki fabularne, które też sugerują właśnie bardziej rozbudowany świat, którego nam jeszcze nie pokazano, i to jest jakby tutaj taką fajną obietnicą, że jednak jest tu coś więcej, jest tutaj więcej oryginalnych pomysłów, które mam nadzieję będziemy czytać, oglądać w kolejnych tomach. Zdaje się, chyba już jest opublikowanych za granicą 5, jeśli dobrze pamiętam i sprawdzałem w internecie. Natomiast pierwszy jest właśnie takim typowo wprowadzającym, aczkolwiek właśnie tak mnie zaskoczyło, że trochę więcej jest takich spokojniejszych momentów, gdzie przyglądamy się bliżej tej dwójce bohaterów, no, najważniejszym tutaj, przynajmniej tak na razie mam wrażenie. No i komu mógłbym polecić ten komiks? No na pewno fanom mang tego typu jak Dragon Ball czy właśnie Naruto. Myślę, że będą się tutaj czuć jak ryba w wodzie. No ja już na przykład jestem takim czytelnikiem i widzę, że z chęcią przeczytam ten komiks. Właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem, znaczy o kresce powiedziałem, no że tak, też przypomina właśnie te tytuły, które tak tutaj w nieskończoność powtarzam. No i ja myślę, że o mocach, o tym, jakie są tutaj zdolności bohaterów, to porozmawiamy przy okazji drugiego tomu. Dokładnie, chodzi mi bardziej też o kreskę, bo no, właśnie jakoś nie wyróżnia się, autor moim zdaniem się nie wyróżnia niczym takim charakterystycznym dla siebie. Ale jest przejrzysta, jest czytelna, z tego co przewertowałem, to potyczki są bardzo fajnie zanimowane, nie chowa się za masą kresek, nie boi się pokazać całych sekwencji, więc właśnie to działa na plus. Jak najbardziej, jest przejrzysta, tylko wiesz, ja bardzo lubię, jeśli artysta się czymś charakteryzuje, jeśli daje coś więcej takiego od siebie, czym mógłby właśnie się odróżnić od tych innych tytułów. No, ciężko mi naprawdę charakteryzować tego typu kreskę, bo ona często powiela jakiegoś rodzaju schematy. No, się śmieje, tak, ludzie się czasem właśnie tak śmieją, że no, manga to są te wielkie oczy i małe ciała i tak dalej. Ale coś w tym troszeczkę jest, że rzeczywiście jest tutaj swego rodzaju powtarzalność. No i moim zdaniem przynajmniej do tej pory autor no, nie wychylił się jeszcze czymś konkretnym. No jest poprawny, z jakimiś tam pojedynczymi może dla mnie mankamentami, ale nie jest źle. No. Nie, to zachęcamy wszystkich do komiksu. Tak, Radiant, tom pierwszy z wydawnictwa Okami.